Dzień dobry, witam Cię w kolejnym przepięknym i mam nadzieję u Ciebie też słonecznym dniu. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie, które pojawiło się wczoraj na pobudce z matmą, a także mam dla Ciebie zupełnie nowe zadanie, do którego potrzebujesz troszkę wyobraźni przestrzennej. Zobaczymy, jak to jest z tą Twoją wyobraźnią przestrzenną. Zadanie ze wczoraj. Każdy bok kwadratu ABCD podzielono na 3 równe części i połączono kolejno punkty podziału, w wyniku czego otrzymano ośmiokąt. No i mam ocenić, które z tych zdań jest prawdziwe. Odpowiedź A, ośmiokąt jest foremny. Co oznacza, że figura jest foremna? Oznacza to, że figura ma wszystkie boki i kąty równe. Więc czy ta figura ma wszystkie boki równe? Zobaczmy, mamy informację, że każdy bok kwadratu podzielono na 3 równe części, czyli ta część ma taką samą długość jak ta część i taką samą długość jak ta część. W związku z tym, jeżeli nazwalibyśmy każdą z tych części x, to czy ten odcinek też będzie miał długość x? No nie, z twierdzenia Pitagorasa wynika, że to będzie x pierwiastka z dwóch, a nie x. Więc od razu nam pierwsza odpowiedź odpada, ten ośmiokąt nie jest foremny. Odpowiedź B, wszystkie boki ośmiokąta mają taką samą długość? No już wiemy, że nie. Oczywiście jest to błędna odpowiedź. Każdy kąt wewnętrzny ośmiokąta ma miarę 135 stopni, prawda? Czy nie? Zobacz, spójrz na ten trójkącik, który naszkicowaliśmy tutaj. Skoro ten trójkąt jest równoramienny, ma dwa boki długości x, tu mamy kąt prosty, to w takim razie tu mamy po 45 stopni. Więc ten kąt jest dopełnieniem 45 stopni do 180 stopni, czyli mamy 135 stopni. I zobaczmy, każdy ten kąt ma taką samą własność. Będzie miał 135 stopni. Działa tu dokładnie taka sama zasada. Więc odpowiedź C będzie w naszym przypadku odpowiedzią prawdziwą. I mamy zadanie kolejne, które wymaga troszkę wyobraźni przestrzennej. Jestem ciekawa, jak sobie z nim poradzisz. Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu. Punkty P, S, T, W, Z są środkami jego krawędzi. Dokończ zdanie. Po złożeniu sześcianu z tej siatki punkt P pokryje się z punktem? No jestem bardzo ciekawa, jak sobie z tym poradzisz. Możesz zatrzymać ten film i poukładać sobie w głowie, z czym Ci się ten punkt P połączy. Oczywiście proponowaną odpowiedź jak zawsze napisz w komentarzu pod tym filmem i mam nadzieję, trzymam kciuki, że będzie to prawidłowa odpowiedź. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i mam nadzieję do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku Pobudki z Matmą. Wspaniałego dnia, cześć!